Siemano widzowie! Witam was już z pokładu motocykla, także jak widzicie sprawny, jeździ. Co prawda, no muszę wam się przyznać, to jest moja druga przejażdżka. No nie mogłem wytrzymać, ja chciałem też tak pierwszy raz, powiem wam szczerze, na spokojnie samemu się przejechać, bo wiecie, no jednak wypadek był jakiś tam gdzieś ta, no jakaś rysa została na tej świadomości, że no, że coś się może wydarzyć, ale powiem wam, że nie, jest ok, mogę jeździć, zapierdzielać, jedyne co, to jakieś wnioski wyciągnąłem z tego, co się wydarzyło, no ale nie o tym temat, dobra, kiedyś wam zrobię film, co ja ogólnie przemyślałem i no i moje jakieś tam wnioski, jakie wyciągnąłem po tym, co się wydarzyło. Słuchajcie, motocykl jest odbudowany, wrócił z warsztatu. Dużo rzeczy się pozmieniało. Przede wszystkim mam kominiarkę, która mnie już wkurza. I powiem wam szczerze, chyba będę jednak jeździł bez kominiarki, bo nawet teraz mówiąc do was czuję takie drgania. I mnie to denerwuje na ustach, nie? Co mogę jeszcze wam powiedzieć? No motocykl jest odbudowany, sprawdzony, dużo się pozmieniało. Jak ktoś nie oglądał, no to zapraszam do filmu. I zapierdala lepiej jak przedtem. Sorry, ale nie będę dzisiaj za dużo jechał szybciej, bo mam nowe opony. I muszę je dotrzeć i nie wolno na takich oponach tak szaleć, więc no więc kurde, będę jeździł dzisiaj spokojnie, to tak jednorazowo trochę. Szczerze wam powiem, on się dużo lepiej zbiera, to jest, ja go nie wiem nawet do ilu kręciłem, bo nie byłem w stanie popatrzeć na obrotomierz, ale on naprawdę, on jest, ten silnik jest całkowicie inną charakterystykę ma jak tamten. Jak ktoś oglądał mój wideoblog, w którym mówiłem na temat Kawasaki Z1000, to nie oglądajcie tego, to jest całkowicie inny motocykl. Tamten się inaczej zachowywał, ten ma normalnie buta od dołu takiego, że widać, że ten silnik jest świeży. Tym bardziej mechanik, u którego byłem, motopad z Wałbrzycha, polecam, naprawdę gościu pierwsza klasa i ja żałuję, że nie mam takiego mechanika do samochodu. Miałem kiedyś, ale no niestety musiałem się przeprowadzić i no i mam trochę za daleko już jeździć tam. Gdy oddałem motocykl na warsztat, powiem wam, że miałem trochę pietra, jeśli chodzi o to, czy jest prosty, wiecie? No może w prawo pojedziemy? Nie wiem, gdzie się w prawo jedzie. Miałem pietra, czy jest prosty. Miał sprawdzenie na laserach. Zaraz wam powrzucam w ogóle filmy, tutaj będziecie mieli urywki z tego. Powrzucam wam filmy z tego, jak tam na warsztacie poprosiłem tego Patryka, żeby mi nagrał. I powiem wam szczerze, że pierwszy filmik, jaki mi wysłał, miałem pietra, bo na przednim zawieszeniu wyszła tam jakaś niewielka krzywizna. Jak się później okazało, po prostu trzeba było ustawić zawieszenie. Oj, dawaj. Bo ja tak nie będę zapierdzielał, jak gadam. Trzeba było ustawić zawieszenie, poluźnić. To wszystko się wyprostowało. No i działa. No i następne tam testy już wyszły. Wszystko. Mam certyfikat podbity, że motocykl jest prosty. Nie ma żadnych tam jakichś, wiecie, strzałów czy coś. Także to jest dużo dla mnie. No opony to wam mówiłem, że mam mnóstwo bajerów jest nowych, powiem wam, motocykl jest przeserwisowany na maksa, każde wszystko, śrubka była sprawdzona, dokręcona, klejem zalana, nowa szyba, bak odmalowany, jak widzicie, to też gdzieś na filmie wcześniejszym możecie sprawdzić, gdzieś się zaraz, jak będzie jakiś widok, zatrzymam, pokażę wam to wszystko. Jeździ się kompletnie inaczej. Zostały mi jeszcze klocki do wymiany, ale nie mam kiedy. Dzisiaj i tak zamiast pójść robić to, co powinienem, wsiadłem na motocykl i jadę. Bo to jest normalnie tak uzależniające, że masakra. Tutaj trochę dziury, powiem wam. Z takich nowości co jeszcze?
Nie wiem, jak wy teraz widzicie. Jest nowy filtr do kamery. Będzie nowy interkom, ale to jeszcze chwila. Będzie nowa kamera, ale na razie niedostępna. Nie mogę dostać X4 360, więc czekam. Nie wiem, czemu ja w ogóle krzyczę do was. Prawdopodobnie byście mnie dobrze słyszeli, jakbym normalnie mówił. Co jeszcze? Nowe przewody hamulcowe. No kurde, przejrzyjcie sobie te filmy wcześniej. Ja wiem, że niektóre długie, ale ja to robiłem specjalnie tak, żeby dla kogoś, kto kiedyś sam będzie chciał się wziąć za ten motocykl, tak jak ja, i będzie szukał jakiegoś filmu, gdzie ma poradę, gdzie może znaleźć jakieś informacje, jak coś zrobić, to naprawdę myślę, że to ułatwi. Ja bym miał dużo prościej, gdyby gdzieś było pokazane, jak wyjąć silnik. No niestety nie było i no i miałem trochę trudności. Dzisiaj już wiem, jak wyjąć ten silnik i wsadzić go bardzo łatwo, bo wiem, jak odkręcić tego airboxa. No a wtedy nie wiedziałem. No i co, prawo, lewo? A, jedziemy lewo. Się tak napędza. No i wracając do tematu. Teraz obejrzyjcie sobie może te filmy z tego warsztatu. Tam głównie jest pokazane, jak on mierzy ten motocykl. Bardzo go prosiłem o to, ze względu na to, żeby nikt mi nie zarzucił, że kurde, jeżdżę krzywym motocyklem. No i dobra, tutaj mamy tył zakuty, tak jak widać. Trzeba przystawić troszeczkę koło z tyłu, bo jest nierówno. Więc zaraz zrobimy pomiar wahacza tylnego i przejdziemy później do przodu. Tak to wygląda na chwilę obecną. No i tak jak teraz widać, mamy idealnie ustawione na środku. I zaraz zrobimy sobie pomiar wahacza z tyłu, zobaczymy, ile odbiega, czy nie odbiega. Tak jak widać, tu mamy 1,9 z tyłu na wahaczu. Tutaj mamy 1,8, więc 1 mm luz. Wahacz z tyłu jest prosty na 100%, więc nawet nie mam o czym mówić. Przechodzimy do pomiaru przodu. Tu mamy przód przed ustawieniem. Tak nam wyszedł pomiar. Jeden z dwóch w sumie. No niestety jest delikatna krzywizna, niedopuszczalna, ale jeszcze przód nie jest ustawiony. Tutaj jeszcze raz zrobimy pomiar mały, zobaczymy, czy faktycznie jest taka duża różnica. Czy ona nie jest taka duża, ale... Tak, no nie chcę być inaczej, jest bezpośrednio filet, więc mamy gdzieś przód krzywy, ale to widać po lagach, że są przestawione, więc musimy cały przód ustawić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie no pomiar nie wychodzi zbytnio dobrze. No zobaczymy, podnoszę go do góry, odkręcam półki, nastawię mu lagi, zobaczymy, czy one są proste w ogóle, jak te półki, i zobaczymy, co wtedy nam wyjdzie na pomiarze numer 2. Jak na razie jest do 0,5 dopuszczalny, mamy 3 mikrometry, więc to jest teoretycznie do tych 5 można, no program nie pozwala, no ale do tych 5, więc delikatnie gdzieś on poszedł, na pewno widać to po poprzednich półkach, także tam znać, jak to będzie wyglądało, jak zaraz zrobimy pomiar. Dobra, został nam ostatni pomiar do zrobienia. Po drugim ustawieniu już mamy ładnie na 0 i sprawdzamy teraz ostatni nastaw bejzowy, na ile nam wyjdzie.
No i mamy to. 0,01, czyli dopuszczalnie przód ustawiony. Jak dla mnie jest krzywa delikatnie półka, no ale to jest tak niewiele, że raczej nie powinno być, się zapiszę. I tu mamy pozytywny pomiar 2. Dobra. Zobaczymy, jak nam to wyszło. Tak, ładnie wyszło. Czyli nie ma się czym martwić, to już jest naprawdę mega na wiele, niewiele już jest ustawione, także na spokojnie, myślę, że nie jest źle. Nie mogę za mocno odkręcać, mam opony niedotartej. No jeszcze mam, wiecie, gdzieś tam w świadomości, że te 100 parę kilometrów trzeba zrobić na tych oponach. Bardziej tu lasek, może być wilgotno. No ale dobra, wracając do tematu. Nie wiem, czy mam kamerę dobrze ustawioną. Jeśli źle widać, przepraszam. Ja to wszystko podłączyłem, wsiadłem i pojechałem. Nie testowałem nic. Nie mam czasu ostatnio. Po 20 maja wracam, będę nagrywał, będzie dużo. No nie będzie mnie do 20 maja, także musicie być świadomi tego, że nie filmów nie będzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? O, tu ślęża jest. Gdzieś tu na parking zjadę. Taki trochę nieładny ten parking. Widoków brak. Nie podoba mi się. Gdzieś może dalej będzie. Czemu ja na długich jadę? Właśnie, są nowe światła, w sensie nowe żarówki. W teorii mają homologację, ale homologację mają na Czechy. Bo świecą naprawdę porządnie. Co jeszcze? Licznik mi się zepsuł, jak widzicie. Nie widać jednej tej. No i tyle, no co? Motocykl jeździ całkowicie inaczej niż jeździł. Charakterystyka jest kompletnie inna, inaczej chodzą biegi. W tamtym silniku biegi mi wchodziły takie pstryk, pstryk. Tutaj jest pstryk i koniec. Jest moim zdaniem lepsza reakcja na gaz. On tak jakoś, no wiadomo, on został wystrojony też, tak? Synchronizacja była wtrysków. No ma olej, przepukany silnik, nowy silnik przede wszystkim, nowy, no 15 tysięcy kilometrów w teorii miał i powiem wam szczerze, wyglądał na to, jak go rozbieraliśmy tam częściowo. Co jeszcze? Nie jeździ, zapierdziela. Aha, lagi były zrobione. Nowy licznik biegów jest, filmik do tego macie, cofnijcie się do tyłu. Jest gdzieś filmik z tego, z montażu i jak podłączyć go, bo ja na przykład miałem problem, bo chińskie małe rączki tą instrukcję tak napisały, że się kolory nie zgadzały. A znalazłem rozwiązanie, znalazłem kogoś, kto pokazał, jak to w Kawasaki podłączyć, także jakby ktoś chciał link do tego wskaźnika biegów, piszcie w komentarzu, podeślę. Co jeszcze mogę pokazać nowego? Tankpad jest też nowy, jest tankpad, filmik na kanale wcześniej. No rzeczy jest mnóstwo, no motocykl jest praktycznie odbudowany od zera, rozebrany był, posprawdzany. To już się powtarzam, ale no dobra. Aha, jedna rzecz jest, której nie daliśmy rady rozkminić, co to jest. Musielibyśmy próć instalację. Tutaj jest taki włącznik. I ten włącznik, nie wiadomo od czego jest, ten tutaj, on off. Podejrzewamy, że kiedyś ktoś na krótko zrobił wentylator na chłodnicy. I ten włącznik miał włączać wentylator na chłodnicy.
Pojedziemy tutaj, jest takie fajne jeziorko. Nad tym jeziorkiem gdzieś się zatrzymam, pokażę wam. Przede wszystkim jeżdżę teraz na 9.8. No niestety do tego motocykla nie można lać E10. Także no... Tam jest, tu tędy się chyba zjeżdżało. Piękne tu mamy tereny, bo w ogóle tak muszę wam powiedzieć, bo... powiem wam, dużo wideoblogów, które ja gdzieś tam oglądam u innych. Nie wiem, Zeciarza, pozdro Zeciarz. Kurde, znowu włączyłem to. Zeciarza czy tam jakiś innych, to są nagrywane głównie miasta, gdzieś tam wiecie, przejazd pomiędzy miastem do miasta, a ja osobiście wolę jeździć górzyste tereny, gdzieś piękne lasy, wiecie, łąki takie, gdzie to wszystko widać, tą przyrodę. Mnie to wtedy bawi, mi się strasznie w Sedlo podoba, bo tam jest, tam jest, kurde, taki klimat, właśnie wiecie, góry, lasy i piękna droga przez nie. Ładnie, co? Może gdzieś tu będzie miejsce, żeby się zatrzymać. Ale ja bym wolał, powiem wam, gdzieś ładnie w słoneczku. A tu, kurde, nie ma słoneczka i dziury są i nie jadę tam. Nie jechałem w sumie tą drogą nigdy dalej. Bo do tego jechałem, ale tutaj dalej. Może tam by było coś fajnego. Powiem wam, co jeszcze bym chciał w tym motocyklu zmienić. Ma przyjść osłona, taki, no, tank pad na wlew od paliwa. Ma przyjść taki tank pad na półkę od kierownicy. No sorry, że nazywam to tank pad, ale no naklejka po prostu taka, wiecie, ochronna, żeby ładnie to wyglądało.
Klocki będę wymieniał, to już wam mówiłem. I co jeszcze? Klocki będę wymieniał. Sprzęgło inaczej mi działa strasznie. Jest dużo... No i inne jest sprzęgło, powiem wam. Tamto jakoś ciężej chodziło, było krótsze. To jest takie normalniejsze. I co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. To ja ile mam tu jechać? O! Może tak się nie dojechać, a to ten za mną jedzie teraz tyle. No, posłuchajcie se chwilę, bo... Aha! No, widzicie, kurde, zapomniałem. Nie wiem, jak to wychodzi, bo dopiero będę to testował i próbował ustawić ustawienia odpowiednie. Kupiłem rejestrator dźwięku, który mam teraz w zadupku wsadzony. Mam nadzieję, że nagrywa dźwięk motocykla fajnie. Będzie mnie to kosztować dużo więcej montażu, ale myślę, że będzie warto. Myślę, że no jedziesz czy nie jedziesz? Myślę, że będzie warto, także no zobaczymy. No to posłuchajcie za chwilę, jak pracuje ten motocykl, o ile nagrywa to dobrze, bo nie wiem, nie testowałem. Radzę słuchawki założyć. Że nie znam tej drogi, układu zakrętów i jakoś tak się boję. Gdzieś wiecie jeszcze... Jeszcze jakoś kurde tak to trzeba się oswoić z tym, no. Mam 90 km zrobione od kiedy odzyskałem motocykl. Powiem wam, brakowało mi tego. Strasznie, ja nie wiem, to... To mnie tak uzależniło, że to się w głowie nie mieści. Ja tyle lat chciałem się nauczyć na motocyklu jeździć, chciałem się zrobić sobie prawko. I powiem wam... Kurde, to nie tu. I powiem wam, zbierałem się bardzo długo. Zawsze twierdziłem, że jestem za głupi jeszcze na to. Dalej jestem za głupi, tak mi się wydaje. Bo dalej trochę przeginam niepotrzebnie momentami. Ale to takie, wiecie, no, przeginanie z nieprzeginaniem. No i nie było tego miejsca. Może to nie tu.
ale daje to niesamowitą frajdę. Naprawdę. To poczucie takiej, kurde, ja nawet nie wiem jak to określić, nie wiem, lotu, wolności. Wszystkie problemy znikają, nie wiem. A tu se zjedziemy. No chyba to było. Tak. No i zobaczcie, tak wygląda. Nie myty jest, nie miałem kiedy, sorry. Cześć, muszę sobie otworzyć. Recenzję tego kasku też wam zrobię, bo powiem wam, że LS dał tyłka z jedną rzeczą tutaj, otwieraniem tej szybki. Rejestrację znowu muszę zamazać. Chiński zadupek, strasznie się rysuje. Bak trochę mniej. No i tak się prezentuje, no. Odbudowany. Nie znam chłopa. Wygląda, no. Fajnie, że mi się ten licznik zepsuł, powiem wam. Bo będę miał mniej roboty. Dobry patent. Jakiś chłopek tam siedzi w ogóle, zobaczcie. Dobra, dam wam się nacieszyć wydechem. Dobre. A, lusterka jeszcze muszę zrobić, bo mi tak te lepią, tylko nie wiem jak wyjąć te szkła z nich. Wiem jak je zrobić, ale nie wiem jak szkła wyjąć. No i tu jest problem. Jak ktoś wie jak wyjąć z tego szkła, to piszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do przyszłych filmów. Prześledźcie to, co już było. Będziecie wtedy na bieżąco. A was zostawiam tutaj jeszcze chwilę z kawałkiem drogi. Trzymajcie się i zawsze z fartem.